Pasta po raz kolejny autorstwa lechickiego szamana, inaczej zwanego również Olejem, którego już przytaczałem. Kimże ów lechicki szaman jest? Pomijając oczywiście fakt, że moim dobrym przyjacielem ze szkoły. Otóż, lechicki szaman. Lechicki szaman specjalizuje się w robieniu lechickich mikstur i potrafi strzelać fireballami z krzesiwa i rzucać mini atomówkami z papieru toaletowego. Szczególnie dobrze radzi sobie z pierwszakami goblinami. Jego głównym atrybutem jest chujowy berecik koloru niebieskiego. Często lubi wspominać o dawnych czasach i opowiadać historię. A teraz krótka historia o tym, jak to było między Lechitami a Wikingami. A więc z Lechitami i z Wikingami było tak. Wikingowie, wiedząc o tym, że Lechici będą bombardować ich wioski, pokryli swe trawą w celu zamaskowania swych osad. Lechici jednak posiadali w tamtym czasie termowizję i kamuflaż wikingów po prostu nie działał. Ale lechici docenili kreatywność wikingów, więc zawarli układ w trosce o rozwój naszych cywilizacji, w dobrobycie i pokoju. Lechici zobowiązują się na osady nordów nie napadać, w zamian zaś ród wikingów zobowiązuje się oddać połowę swych łodzi. Po zawarciu pokoju lechici wyruszyli na wyprawę w świeżo zdobytych łodziach. W końcu dotarli do Ameryki i spotkali tam Indian. Widząc rozległość nowo odkrytych terenów, Lechici powiedzieli do indiańskich braci SUP, co po lechicku znaczy BUS, i od tamtego czasu Indianie jeżdżą busami. Lechici powiedzieli też, że za kilkaset lat przybędą tutaj źli ludzie, którzy będą chcieli ich zniewolić. Gdy Lechici powiedzieli Indianom wszystko, co powiedzieć im mieli, powrócili do swoich rezydencji na Księżycu i Marsie, gdzie żyli w spokoju, lecz bacznie obserwowali wydarzenia na Ziemi przez następne 400 lat.